sobie dziad z babą, bardzo starzy oboje. Ona kaszląca i słaba, on skurczony we dwoje. Mieli chatkę maleńką, tak starą jak oni. Jedno miała okienko i jeden był wchód do niej. Żyli bardzo szczęśliwie i spokojnie, jak w niebie. Czemu ja się nie dziwię, bo przywykli do siebie. Tylko smutno im było, że umierać musieli, że się kiedyś mogiłą długie życie rozdzieli. Proszę przejście, żeby wszyscy mieli zaprezentować, obrócić. Także proszę teraz następną przejście. Obracamy się tak jak na pokazie mody. Proszę Państwa, Państwo również oceniają. Proszę Państwa, oceniamy również wspaniałe malowidła na twarzach tutaj. Także kończcie, jeżeli którzy są tutaj na przykład bardzo uroczeni. Wygląda wielki oczy, wielki blisk, ale na razie jeszcze nic nie słychać. Także goście tutaj
są po drugiej stronie sceny, czy nie ma. Brawa, brawa, proszę Państwa. Wiadomo, proszę Państwa, każda modelka w swoim życiu ma premię, także... Dla osób gorące, gorące brawa, proszę Państwa. Oczywiście jest pierwsza nagroda, zwykle to się nie obecnie panią wicewójt, też nie mają kasy. I wszystkich przebierańców poprosimy pojedynczo, podchodzimy tutaj na wybieg, na początek sceny. I gorące, gorące brawa. Jak księżniczka, proszę Państwa, zajączek leży z kitką między nóżkami, a księżniczka z berłem w ręku, także gratulacje dla pana młodego. A jeszcze mam takie jedno pytanie, dlaczego pan klęczał przed panną młodą? A nie można stać? Można, ale lepiej klęczeć. I proszę Państwa, właśnie to dlatego lepiej klęczeć, by mieć nos na wysokości zadania i dobrze wąchać, czym to pachnie.